Hej kochani, witajcie w nowym vlogu, witajcie w poniedziałek. Jutro jest pełnia, co ciekawe, ja dzisiaj spałam do 12, jest 13.30. Wstałam, wykąpałam się. To się gapi na psa. Serce kolejną zaczepia. No zaproś kota do zabawy, może się w końcu przełamie i się pobawi z tobą. No, no zaproś kota. No zaproś kota. No, ale dzielny pies. No, brawo Lola, brawo. Brawo, zaproś kicie. Się tak pięknie tą piłką bawi. Ale się trzęsie, się boi, ale ten, ale zaprasza do zabawy. O, teraz nieśmiałość. Brawo Lola, brawo. Powiedz kotu. No powiedz kotu. Chodź kicia, pobaw się ze mną. No chodź kicia, chodź. Chodź. Chodź, piesek chce się bawić. Dzisiaj rano był przełom i siedziały razem na kanapie. I Lola się rozrochociła. No, powiedz kotu, żeby się z tobą pobawił. Powiedz. No powiedz. Jesteś dzielnym psem bardzo. No bardzo dzielnym psem. Tak. No. No. No, a kicia, słuchajcie, taki odgłos na nią wydaje jak ten, to takie przed chwilą to było, jak widzi muchę, to tak samo robi. No, no co? No tak się cieszę, tak się cieszę, no. A ja, słuchajcie, tak, zaraz tu ogarniam kuchnię, bo wczoraj nastawiam zmywarkę i mi się kilka rzeczy nie zmieściło, czego nienawidzę, bo nienawidzę wstawać i jeść śniadania, no może nie w brudnej kuchni, ale wiecie, z garami. No ale wstałam i słuchajcie, pierwsze co zobaczyłam na telefonie to alert RCB, że dzisiaj mają jakieś być gwałtowne burze, wiatry, opady i w ogóle, czego w prognozie pogody chyba nie było, albo ja nie widziałam. No w każdym razie wygląda tak, jakby miało lać. Nie Loluś? Wygląda, jakby miało lać. Znowu burza będzie. A my na spacer musimy iść. Co zrobimy, Loluś? Co my zrobimy? A w ogóle przyszedł do ciebie paczkę z Zooplusa. Zamówiłam jej, wiecie co, większą tą kuwetę. Znaczy tą podkładkę pod tematy. No chodź zejść, przecież umiesz schodzić. Ona chce, żebym do niej przyszła na kanapie, żebyśmy się bawiły. Matka sobie robi śniadanie. Zejdź do kota. No zejdź do kota. No. No zejdź do kota, przecież umiesz. Brawo. Brawo. Brawo Lolek. Więc tak, ja zaraz tutaj ogarniam. I już, o matko. Nie zbliżenie. Zrobiłam sobie kawę. Tutaj w ogóle mam 100, słuchajcie, pudeł do wyniesienia i śmieci do recyklingu. Muszę to dzisiaj załatwić. Właśnie muszę się jakoś zebrać, może zanim zacznie padać. Widzicie, moja buzia nadal wygląda cudownie. Dostałam okres, więc myślę, że już będzie lepiej, bo czasami niestety tak się zdarza. W ogóle jutro mamy pełnię. O, chyba tam chwilę przed 14. Jest truskawkowa pełnia, to mówiłam wam we wczorajszym vlogu. Ale tak, jakoś o dziwo mogłam spać. No i właśnie dzisiaj mam pierwszy dzień okresu, więc czuję, po prostu czasami tak mam. Nie zawsze, ale czasami mam tak, że czuję się po prostu fatalnie i nie mogłam dzisiaj wstać z łóżka. No. Więc zrobiłam sobie kawę. Chodź Lolek, już weszłaś, zeszłaś. Zrobiłam sobie kawę i... Sorry, że was tak cały czas przewracam, o tam możecie widzieć pudła, worek, wszystko. I zjem sobie... nie wiem dlaczego cały czas mam ochotę powiedzieć tosty, gofry. I muszę iść sobie kupić borówki, bo już mi się skończyły, pyszne były. Więc zjem z tym po prostu niebezpiecznym cudem, czyli kremem słonym karmelowym, który wam wczoraj pokazywałam od, nie mogę zapamiętać tej nazwy, koronne skarby smaku. Więc zjem sobie te gofry, no i potem muszę iść do Lidla, bo właśnie sobie kupić mąkę, gdyż mi się skończyła, chociaż ta z tej, ta mąka na pizzę całkiem była spoko tych gofrów, więc może ją zużyję, bo... Co raczej robić nie będę. O, już zaczyna lać. Już zaczyna lać. A, właśnie muszę iść sprawdzić za drzwiami, bo zamówiłam sobie też
Słuchajcie, właśnie płaszcz przeciwdeszczowy i kroksy. Otóż mówiłam Wam, że ostatnio byłam w NMD, jak było tak mega gorąco i założyłam złe skarpetki. I słuchajcie, no nie chcę... Wiem, że ludzie nie lubią stóp, ale widzicie po prostu, jak ja mam... No, to jest to. Więc i po prostu nie, ja mam bardzo wrażliwe stopy i szczególnie jak się robi ciepło, to czasami tak mi się dzieje, że buty, które mnie normalnie nie obcierały, były wygodne, przestają być wygodne. A kroksy to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. Wiem, że z kroksami jest jak z aksami, że niektórzy uważają, że to jest skrót od ugly boots. No ale one są mega wygodne i mnie nie obcierają i zamówiłam sobie takie same jak mam na Mazurach, tylko w innym kolorze, chyba w turkusowy w końcu wzięłam, nie pamiętam. I chyba jest paczka za drzwiami, ale jeszcze nie byłam jej zabrać. I właśnie zamówiłam płaszcz przeciwdeszczowy, który mi się przyda, bo właśnie ostatnio non stop pada. A ja nie mam tutaj, no wszystkie takie rzeczy mam na Mazurach i chciałam mieć tutaj jeden taki płaszcz, on mi się, takiej firmy, która mi się super sprawdziła, także no, będę miała w czym wychodzić z Lolą, czy tam, wiecie, jak właśnie pada. Więc dobra, ja już mam kawę. Podgrzeję sobie te gofry w mikrofali. A, jeszcze były jakieś, pytaliście mnie, w czym ja to robiłam. Ja to robiłam w tym moim tosterze, co zawsze. Tylko, tak bym Russell Hop, tylko ja mam nakładkę do gofrów w nim. One są teraz w Lidlu, przynajmniej u mnie, także jak macie ochotę, to możecie zobaczyć, a jak nie, to są w necie. Dobra. Nie bój się, kot ci nic nie robi, Loluś. Ale leje, no. Chciałam wyjść z domu. Znaczy tak, ja wiem, że ludzie wychodzą z domu w trakcie deszczu, ale chciałam przy okazji załatwić wyniesienie kartonów, a w deszczu mi się nie chce tego robić. No nic, zaczynamy dzień. To będzie piękny dzień zaczęty goframi z kremem słone karmelowe. To po prostu nie może być brzydki dzień. Nie, Lola? No tak, mi tu nie pasują te schody, ale nie chcę mi się ich wymieniać, wiecie? Kicia? Widzę cię. Tup, 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 tup. Lolecek! Lolecek! A tak wygląda moje śniadanie. Tup, tup, tup wróciło. Tup, tup, tup wróciło. I zobaczcie, jak się rozpadało. Ja kocham deszcz, naprawdę. Nie wiem. Jest takie słowo, które określa deszczoluba. Nie pamiętam, jak się nazywa. W tym momencie nie chcę mi się sprawdzać, ale ja po prostu uwielbiam. Odgłos deszczu, zapach deszczu, mam wszystkie okna pootwierane, żeby słyszeć, czuć. Uwielbiam, naprawdę kocham deszcz. No hej, kochani, mam wrażenie, że ostatnio moja buzia wróciła do normy, jeżeli chodzi o pociągłość. Nie, Kicia? No, ja też tak myślę. Nie wiem, chyba wiecie co, przez to, że przed okresem, nie wiem, może mi się woda zbiera, czy coś, a może to są moje odczucia, nie wiem. Tak, kocie, w każdym razie, słuchajcie, ostatnio otwierałam paczki PR-owe. I tu było coś takiego, to jest Bourjois Healthy Mix Clean C+E, nie wiem co to jest. Nawilżający krem tonujący, no właśnie. I mam ochotę przetestować, bo ostatnio jakoś tak jak wam... Kiciunia, proszę cię, nie bierz tej folii, chodź. Chodź, kocie. Boże, muszę sprzątać. Tutaj, dawno tu nie sprzątałam. Mam ochotę na właśnie coś takiego, wiecie, lekkiego. To się nazywa Tinted Beautifier. Standardowo Wam na Allegro to podlinkuję. Nie mam pojęcia, ile to kosztuje. Nie czytałam, szczerze mówiąc, o tym. A, tu jest po polsku. Czekajcie. Kryje niedoskonałości, nie maskując naturalnej struktury skóry. No to zobaczymy. Formuła wzbogacona witaminami C i E pochodzenia naturalnego. Nawilżenie przez 24 godziny daje skórze zdrowy blask. Efekt widoczny natychmiast i z upływem czasu. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, mam ochotę coś przetestować i mam ochotę na coś lżejszego, bo no jak widzicie, jeszcze tutaj dzisiaj używałam tego serum i kremu z witaminą C z Body Shopu, bo po tym, wiecie, ładnie schodzą te no, ślady po trądziku, po pryszczach po prostu, ale jeszcze widać, więc zobaczymy. Brudną gąbeczkę, dawno gąbek nie prałam.
Oj, odkręciła mi tu miseleje. Nie, bo ja mam jasne dresy, ja nie chcę ich. O nie, zobaczcie, co on robi. Weź. No to teraz będzie... Ej, nie da się tego zakręcić, bo się leje cały czas z tego. No dobra, zobaczmy. To jest kolor w ogóle 002, który się nazywa Light Clair. Chciałam, że jeszcze był jeden jaśniejszy. Stwierdziłam, że ten będzie ok. Tak, kolor chyba będzie ok. Bardzo przyjemnie pachnie. Pamiętam, że kiedyś dawno temu lubiłam Healthy Mix podkład, ale już 100 lat nie... O, zobaczcie, tutaj całkiem spoko to kryje. Naprawdę, słuchajcie, patrzcie na to. Ładnie pachnie. Takim kremem. Mógłbym mieć jeszcze, wiecie co, filtr na lato. Nie? Ja używam latem filtra do twarzy w kremie. Ale lubię, jak dodatkowo jeszcze podkład ma. No powiem wam, naprawdę ładnie to wygląda. Ciekawe, ile to kosztuje. Potem sprawdzę i wam powiem, bo... W ogóle powiem wam tak, że uczę się medytować i zaczęłam... I z lolą na rękach usnęłam po prostu przy odgłosach deszczu, bo wiecie, że kocham deszcz. I nie wiem, nie wiem, czy to dzisiaj taka pogoda, czy ta pełnia, czy coś, ale po prostu jest już późno, bo późno wstałam i nie wiem dlaczego, nie chciało mi się spać, ale jakoś tak zaczęłam obserwować swoje myśli, że aż usnęłam. No, także... Nie no, powiem wam, że bardzo ładnie to było. To nie jest żadna reklama, to nie jest żadna współpraca, zresztą po prostu tylko mówię, że to dostałam, tak? Nie kupiłam tego. Ale naprawdę ładnie wygląda, powiem wam. Zobaczcie. Właśnie mam ochotę na coś takiego, co nałożę tylko na buzię i już. I powiem wam, że kurczę, to wygląda tak samo fajnie jak na przykład ten, który tam kosztował chyba z, pewnie ze 200, bo nie pamiętam, albo ten Dior. I w ogóle też ładnie wygląda nieprzypudrowany. No, aż i nos mnie swędzi. Dobra, to teraz na szybciochach puder. Oczywiście pod oczy lavender. Kiciunia? Nie. Kitek. Kicia chyba chce zwrócić moją uwagę, bo zawsze tu przychodzi i wie, że nie... Nie powinna gryźć folii. I dla tych, którzy piszą, Boże, dlaczego komu tu nie dajesz gryźć folii? To jest po prostu torebka po ciuchach z H&M. Kicia! I to przecież wiecie, ja bym jej wszystko oddała, własną nerkę. No ale ona jak to gryzie, to zjada i po prostu to szkodzi, nie wiem. Ludzie ze wszystkiego chcą zrobić po prostu dramy, że czegoś odmawiam zwierzętom. Kicia! Dobra, teraz ten drugi. Kiciunia! Widzę cię, kocie. Mówiłam, ja ostatnio się czuję po prostu, jakbym miała dzieci w domu. Lola, chodź. Kicia, nie gap się na Lolę. Wiecie, że cały czas mam na sushi. Tak? No. Tęsknisz za sushi? Bo ja bardzo. Zero odpowiedzi. Dobra, i ostatnio, wiecie co? Tą paletkę... Znaczy, używam jej cały czas, ale... Zawsze używam tego najjaśniejszego koloru, jak widać zresztą. Ale ostatnio sobie użyłam tego, właśnie chyba tego cienka, spróbuję użyć tego środkowego. Właśnie jak miałam taką buzię, to... O. Tylko nie powinnam się malować w podglądzie, ja zawsze to robię. Patrzę tu, a nie w lusterko, żebym nie miała głowy tak. Żebyście mnie lepiej widzieli, ale to nie zawsze dobrze wychodzi. O. No dobra, i teraz troszeczkę może tego najciemniejszego tutaj zrobię. On jest ciemny. W ogóle wyglądam, jakby było po tym, po opalaniu.
ogóle się zastanawiam, czy sobie nie zrobić tego opalenia natryskowego. Nigdy nie próbowałam. Odstręcza mnie fakt tego, że później to złazi w plamach. A wiecie, ja w ogóle nie używam żadnych balsamów. Moja skóra nie jest jakaś nawilżona, więc boję się, żebym wyszła w łaty i że potem będzie mi to dziwnie złazić, bo to do pewnego momentu spoko wygląda, ale jak oglądam niektóre dziewczyny, które to robią, to fajnie to wygląda. Może sobie w jakiś tam, jak się zbiorę, bo nawet tu mam niedaleko domu, to się przejdę. No, ta paleta to jest po prostu mistrzostwo, naprawdę. Jak chcecie coś kupić z tych rzeczy, które ja używam, to to jest tutaj trochę tego jasnego. No i od razu to będzie jakoś tak. Ale kurczę, serio, słuchajcie, dzisiaj dostałam okres i mam wrażenie, że mi moja twarz wróciła. No i też się ochłodziło, nie? Myślę, że wszystko razem. Mimo, że ja nie mam takich, wiecie, jakichś tendencji, nie wiem, nie puchną mi stopy w samolocie czy coś. Ale czasami mam coś takiego i nie mogę na siebie patrzeć. I błagam bez żadnych tutaj, wiecie, co powinnam sobie przebadać, co potencjalnie mam chore i tak dalej, nie? Wiemy już, że tak nie robimy. Ale ładnie, no mega, słuchajcie, to ładne. Tylko boję się, że nie odkręcam już tego, bo boję się, że gdy odkręcę, to wyleci. W ogóle może zostawię to na noc, jakoś tak oprę. O. Naprawdę powiem wam, super. I zobaczcie, tylko ten podkład, puder, bronzer i właściwie to. Jeszcze może trochę tego highlightera użyję. Na usta będzie Dolce Vita. No i mamy to. Zobaczcie. No naprawdę mega ładnie. Nie muszę już brwi malować, nie muszę rzęs malować, nie muszę oczu malować. Taki mega szybki makijaż, ale jakoś tak naprawdę. Podobam się sobie. Pierwszy raz od nie wiem kiedy. No. Fajne. Fajne to jest. Także wrzucę wam linka z Allegro standardowo. A wiecie, na pewno w Rossmanie, czy tam w Superfarmie, czy gdzieś tam, czy gdziekolwiek indziej online na pewno możecie sobie wyszukać. Dobra. Ja się ubieram. Mam na sobie ten top z Ocean. I lecę wrzucić kartony i do Lidla, bo przestało lać. No dobra, ja tak wygląda. Mam na sobie ten dres z Nike'a. To są te takie super stare klapki właśnie. Ale z nich leci. Myślę, dlatego, że widzicie, jak wyglądają moje obtarte pięty. I torba psi bufet. Kocham pieski. Dobra, będzie odkurzenie, jak wrócę. Teraz uciekam. Dobra, kochani, jestem, wróciłam. Naprawdę ładnie wygląda ten bourgeois. W tym świetle nie wiem, czy nie za dużo jednak tego bronzera. W ogóle jak wyszłam, to padało, więc oczywiście mi się już włosy powijały. Lola tam szaleje na kanapie. Ale dobra, zrobiłam zakupy i już wam pokazuję, co ja tu mam. W ogóle naszło mi dzisiaj. Oczywiście to jest właśnie tak chodzić głodnym na zakupy. Pasztecik z pieczarkami. To jest na rano taka bułeczka, to jest taki ten, pain au chocolat, bułeczka z czekoladą, bo rano wychodzę wcześnie i zazwyczaj piję tylko kawę, więc chociaż sobie zjem coś takiego. To kupiłam, nie pamiętam jak się nazywa, to się nazywa chyba nie mini calzone, mini margarita. Wiecie jakie to jest dobre? To chyba z 6,90 kosztuje, ale to smakuje po prostu jak pizza margarita z szynką. Pyszne to jest, już wam chyba kiedyś pokazywałam. Wziąłam szparagi, bo ostatnio zrobiłam ten omlet i potem makaron i pyszne to było. Więc stwierdziłam, że wezmę jeszcze raz szparagi. No i do nich do sosu wzięłam parmigiano w płatkach. Wzięłam taką pierś z kurczaka. No i wzięłam moją ukochaną myśliwską. A, idę na urodziny i znalazłam, słuchajcie, takie wino Man Eater. O nie, nie zauważyłam, taka jest... Wszystko naklejona ta etykieta i zobaczcie, jest taka wilczyca z kokardką. I to jest chyba
Tak, hiszpańskie wino. Mega, no ze względu na etykietę wziąłam. Worki na śmieci. O, dawno temu nosiłam tą torbę, bo tu jeszcze jest maseczka. I banany. I tak. A to jest to? Dobra. Wzięłam taką bagietkę. Wzięłam jajka. Bo będę robić jeszcze te gofry. Powiem wam, że te gofry zarąbiste. Następnym razem jak będę robić, to wam podam przepis, bo on jest z Thermomixa. Ja oczywiście go zmodyfikowałam, żeby był łatwiejszy, bo tam trzeba niby ubijać pianę, mieszać, a tam wszystko razem i zamieniam mleko zwykłe na sojowe, waniliowe i wychodzą super. I mam teraz plan, żeby kupić mleko jakieś roślinne, niesłodzone i zrobić takie gofry, i potem na przykład je zapiekać z serem i z szynką, bo to musi być pycha i nie trzeba chodzić po pieczywo do sklepu, a to jest mega łatwe, można zrobić więcej, potem odgrzewać w mikrofali, czy tam w piekarniku, czy na patelni, obojętne, i mega wychodzą te gofry, więc taki mam plan. A ostatnio na Instagramie widziałam jakiś super przepis na takiego kurczaka chrupiącego w panko, a dzisiaj był jakiś taki, taka półka azjatycka i to jest mieszanka do tempury, więc stwierdziłam... Kicia, możesz na nią nie miauczeć? Dobra, jestem z powrotem, ale była awantura na kanapie. No chodź! Chodź, Lolek! Chodź do mnie, chodź! Chodź, pierdoło, chodź! Chodź, chodź, chodź! No już dobrze, już! Dostałaś po głowie od kota, tak? Coraz mniej Lola się tym przejmuje, więc luzik. No ale mamy pewne tutaj zatargi w domu. Tak? Pierdółko moja. Z tobą mam zakupy pokazywać? Z tobą mam zakupy pokazywać? Tak, Lolek. No dobra. Zwykle na cycku. Cieszę się, że pani ma duży biust, to masz na czym siedzieć. I wziąłam tak jednego pomidora czerwonego. Jednego pomidora takiego żółtego, one są bardzo dobre. Wzięłam do tych słodkich gofrów te borówki albo do jogurtu, bo to jest bardzo dobre. I to wszystko. No, nic więcej pani nie kupiła? Nie, to wszystko, słuchajcie. I mam jeszcze paczkę z Zalando, ale to muszę odłożyć Lolę, żeby... Proszę, nową sztuczkę opanowałyśmy, tak? Kochani, odłożycie na chwilę, dobra? Odłożyć nie muszę. Dobra, i pokażę wam, co przyszło z Zalando. Nie wiem, że to mogę normalnie otworzyć. No i tutaj mamy tak. Płaszczyk tej firmy, ona się nazywa Schmudelwe, ja na to mówię Schmuwelda, ale to pewnie się inaczej wymawia, to jest niemiecka marka i ja taki płaszczyk mam już na Mazurach i chciałam mieć tutaj jeden w domu i one aktualnie były chyba 40% taniej, bo one są dosyć drogie, one kosztują 1000 coś złotych, ale są naprawdę warte swoje ceny, bo to jest super zrobione, wiecie, i to już wam pokazuję. O, to jest taki płaszczyk. Ja wybrałam sobie taki jasnofioletowy, taki lawendowy. Wiecie, że ja lubię ten kolor i akurat on był w promocji. I od spodu on jest podszyty takim czymś, taką bawełną a la t-shirt. I one są po prostu przepięknie zrobione. Tutaj każdy guziczek, troczek, w ogóle wszystko ma takie piękne detale. Ja wziąłam M-kę, bo S-ka nie było dostępne. O, już mi pokazuje. I właśnie przyda mi się taki płaszczyk, bo ja nienawidzę chodzić, wiecie, z parasolem. O, a zobaczcie, to nawet fajnie wygląda, jak mam ten top i te spodnie z Nike'a. O, i widzicie. Tu mam jeszcze taki kaptur, który jest taki, o, że tutaj i naprawdę nie trzeba mieć parasola. I też spoko to wygląda, wiecie, na jakieś spacerki z Lolą, czy spacerki do Lidla, czy coś. O, no, zobaczcie, naprawdę ładnie to wygląda. Także to jest... Ten płaszczyk, tak się nazywa firma, odłożymy to,
No i właśnie są moje. O, jak ja się cieszę na te kroksy. Będę w nich teraz cały czas chodzić, nie obchodzi mnie, co ktoś myśli. Właśnie wybrałam takie turkusowe z takim żółto-zielonym paskiem. I ja mam taki rozmiar, wiecie, takie 36,5. 37 zależy, ale ja lubię większe buty i jak mnie zapytacie, bo kroksy mają te takie podwójne rozmiary, ja kupuję zawsze 37 na 38. Bo jak wziąłam 36 na 37, to mi jakoś było ciasno. Zaraz Wam jeszcze potwierdzę. Tak, no i one dla mnie są... łapie mnie za metki. I to są... I w ogóle, zobaczcie. To nawet nie chcę mi się już teraz tutaj ściągać aparatu. Ale zobaczcie, nawet do tego setu taki top. Takie te bojówki fioletowe i kroksy i uważam, że to super. I to po prostu, no nie wiem, mnie kroksy nie obcierają, nic się z nimi nie dzieje. Można je wypłukać pod kranem, umyć, nie wiem, podeszwy i tak dalej. I jest wszystko super, także... No. Kitek, przestań na nią miauczeć. Dziękuję. No, także bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba. I też były na Zalando w jakiejś promce, więc czekajcie, tu jest rachunek. A nie, te są nieprzecenione, chyba. Kroksy 229, a płaszcz 569. No i on był chyba 40 albo 50% przeceniony, bo te rzeczy są dosyć drogie. Ale tak. No, także jestem bardzo zadowolona. Rozładowuję zakupy. Coś sobie zjem i zaraz zrobię sobie jakąś aha, nie, Boże, bo już właśnie miałam wziąć bułki z makiem, ale nie było i się przeraziłam, że nie wzięłam żadnego pieczywa, ale wzięłam. Więc teraz chyba sobie zrobię kanaperki. Albo może zjem tą cerinkę, bo była taka świeża, cieplutko, ona jest przepyszna. No. I ponieważ jutro mam pełnię o 14, to dzisiaj będę moje rytuały na pełnię przeprowadzać w energii pełni wieczorem, więc się z Wami rozłączam. Dzięki za dzisiejszego vloga, taki może był krótki, no ale mówię, jakoś tak mnie ta pogoda zmogła i południe mi uciekło. Także dzięki, że byliście ze mną, trzymajcie się ciepło, buziaki.